przede wszystkim powinna być to rozmowa. To jest, myślę, że podstawa i to rozmowa, do której się przygotujemy. Czyli przed taką rozmową trzeba zrobić taki przysłowiowy rachunek sumienia. Co robię, co zrobiłem, jakie mam osiągnięcia, w jaki sposób i dlaczego jestem w pewnym sensie wyjątkowy dla firmy. I przygotowawszy sobie taką listę argumentów, mamy wtedy argumenty potencjalne dla naszego szefa w rozmowie o podwyżce. Pewnie też dobrze jest prześledzić trendy rynkowe. Jak to wygląda na rynku, czy jest to standardem, że w naszej branży na przykład płace rosną rok do roku, czy też obserwujemy na przykład pewną stabilność. Bo prawda jest taka, że rynek jest zawsze odzwierciedleniem pewnych działań innych, no i może być to dodatkowym argumentem w takiej rozmowie. Ja myślę, że my w ogóle jesteśmy na etapie myślenia, czy my już jesteśmy w kryzysie, czy kryzys już trwa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, patrząc na branżę i patrząc na przykład na prognozy zatrudnienia, to najbardziej perspektywiczne są branże usługowe i branże technologiczne. Tutaj zdecydowanie te prognozy są najbardziej optymistyczne. Natomiast ja myślę, że w kwestii rozmowy o podwyżkę bardzo ważne jest takie też indywidualne podejście do danej osoby i do danej funkcji w organizacji. Ważne jest, żeby pracownik, który idzie do pracodawcy, umiał się postawić w jego buty i był w stanie mu dać odpowiednie argumenty do tego, żeby szef mógł ewentualnie dalej postarać się o podwyżkę dla danej osoby. Na pewno taka rozmowa nie powinna przybierać znamion szantażu. Wiem, że zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik, nie otrzymawszy podwyżki, składa wypowiedzenie i zdarzają się również sytuacje, kiedy robi to, nie mając alternatywnej propozycji. Myślę, że te czasy już minęły i do takiej rozmowy i do wariantu odpowiedzi, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego, trzeba się przygotować i mieć oba scenariusze w zanadrzu. Natomiast na pewno niewłaściwie tutaj są odbierane wszelkiego rodzaju formy szantażu czy gruźb, które towarzyszą w sytuacji odmownej ze strony szefa. Też myślę, że ważne jest zrozumienie, że nie wszystko od tego bezpośredniego przełożonego w danym momencie zależy. Natomiast w kontekście samej rozmowy trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby ona dała przełożonemu jak najpełniejszy obraz, że ta podwyżka jest tym, na czym nam zależy i co powinniśmy otrzymać, naszym zdaniem.